Proszę Państwa, likwidujemy doświadczenie allelopatyczne, gdzie badaliśmy wpływ gleby z uprawy pszenicy i wyki na wzrost i rozwój roślin uprawnych. Zaproponowaliśmy Państwu dwie rośliny uprawne, które sprawdzają nam się w takich doświadczeniach, a mianowicie groch siewny i kapustę pekińską. Te rośliny mają wszelkie cechy, jakie powinny posiadać rośliny przeznaczone do doświadczeń tego typu, a mianowicie są w miarę niezawodne w uprawie, w krótkim czasie wytwarzają dużą biomasę i można zaobserwować różnice, które wynikają z czynników doświadczenia, w naszym przypadku wpływu wyciągów skorzeniowych zawartych w glebie. Dlaczego mówię, że są najczęściej niezawodne w plonowaniu? Dlatego, że bardzo dobrze nam się sprawdzał zawsze groch. Wyślemy Państwu zdjęcie z poprzednich lat, a w tym roku skiełkował tylko w jednym przypadku. Czym to może być spowodowane? Otóż, proszę Państwa, założyliśmy to doświadczenie stosunkowo późno. Groch do prawidłowego wzrostu i rozwoju wymaga przejścia przechłodzenia, niskich temperatur. A tutaj takich warunków mu nie zaoferowaliśmy. To też jest cenna informacja dla Państwa. Ale omówmy po kolei rośliny kontrolne. Skupmy się na kapuście. Rośliny mają wytworzone już 4/5 liść. Biomasa znaczna, zajmują całą doniczkę. W przypadku tam, gdzie powinien być groch, mamy w jednym powtórzeniu groch, w pozostałych powtórzeniach całkiem duże, okazałe chwasty. Powiem Państwu, co tu jest. Poza gwiazdnicą mamy też jasnotę purpurową, chyba jakiś tasznik pospolity. Także spory bank nasion był w tej glebie. Ale zwróćmy uwagę na rośliny, które uprawiane były w glebie po pszenicy. Środkowy rząd. Groch nie skiełkował w ogóle, ale też chwastów nie mamy. Tutaj są tylko jakieś pojedyncze, małe egzemplarze. A te nasiona w tej glebie też się znajdowały. I zdecydowanie ograniczony wzrost kapusty. Jeżeli chodzi o wykę, to ta kapusta wykazuje, że tak powiem, średni przyrost. Jest zdecydowanie większa niż przy uprawie na glebie z pszenicy, natomiast zdecydowanie mniejsza niż w kontroli, ale jeżeli chodzi o rośliny dziko rosnące, to żadnych chwastów dwuliściennych nie obserwujemy, pojawiają się jakieś siewki traw. Czyli jaki jest wniosek? Uprawa na takiej świeżej glebie pozyskanej z uprawy innych roślin, pszenicy i wyki znajdujących się w fazie wegetatywnej, czyli kiedy te wydzieliny korzeniowe są bardzo intensywne, zdecydowanie ogranicza wzrost rośliny następczej, ale różnice we wzroście nie są jednakowe, czyli to jest oddziaływanie jeden na jeden. Inaczej oddziałują na te rośliny poszczególne gatunki roślin, które z gleby po uprawie, których korzystaliśmy. I to jest, proszę Państwa, problem z allelopatią, że nie możemy założyć, że jeżeli na przykład zastosujemy jako nawóz zielony zboże, najczęściej stosuje się żyto albo mieszanki roślin jary, to na każdy jeden gatunek chwastu czy rośliny uprawnej ten nawóz zielony, przyorany czy też pozostawione resztki pożniwne będą działały jednakowo. Bardziej musimy się skupić na tych zależnościach, że glebę, na której uprawialiśmy żyto, ona będzie wpływać pozytywnie na uprawę rośliny, na którą działa, wykazuje tak zwaną allelopatię dodatnią, a w innych przypadkach może wykazywać allelopatię ujemną. Dziękuję.